Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie w naszym sklepie internetowym na salon2kółka.pl. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy i quady na cały kraj i sprzedaż ratalną załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Jak wiecie, nasza firma jest autoryzowanym dealerem wielu firm, która sprzedaje na naszym rynku quady. Jesteśmy dealerem CF Moto, jesteśmy dealerem TGB, dalej Access Motors, Linhai, Segway, także trochę tych marek mamy. A dzisiaj pokazujemy Wam specjalną edycję quada CF Moto, model CeForce 850 w wersji szarej. Normalnie ten quad występuje tylko w wersji pomarańczowej i czarnej. Teraz CF Moto wypuściło Special Edition, Grey Edition X 850 XC. Quad ten ma wyjątkową wydajność i wszechstronność. Nowy, ulepszony i potężny silnik V-Twin. Daje się to zauważyć już przy pierwszej jeździe. Synchronizowana skrzynia biegów, niezawodna i wysokiej jakości. Specyfikacja pojazdu. Długość 2395. Szerokość 1264, wysokość 1420, wysokość do siedzenia 930, prześwit 285, rozstaw osi 1480, waga 447 kg, dopuszczalna ładowność 219 kg, zawieszenie z przodu i z tyłu, podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów. Hamulce z przodu i z tyłu tarczowe, opony z przodu 14 26 razy 9, z tyłu 14 26 razy 11. Felgi aluminiowe, typ silnika V-Twin, czterosuwowy, czterozaworowy. Silnik tutaj mamy 800, start elektryczny, moc 48 kW, skrzynia biegów CVTH. Napęd 2x4, 4x4 z blokadą różnicową, chłodzony cieczą, gaźnik Delphi, wyświetlacz cyfrowy, prędkość maksymalna 110 km na godzinę. Poproszę teraz, fajnie wyszło słońce, poproszę teraz o uruchomienie pojazdu. OK, dziękujemy. Tak jak mówiłem, nasza firma handluje również innymi quadami. Mamy quady TGB, Segway, Access Motor, Linhai, także jest ich trochę, jeśli ktoś szuka quada dla siebie z napędem 4x4 z homologacją lub bez. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę salon2kółka.pl, tam jest nasz sklep internetowy. Zapraszam również wszystkich na nasz Instagram oraz na nasz kanał na YouTubie. Przepraszam, na nasz kanał na Facebooku i na Instagramie, a przede wszystkim zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Bardzo nam zależy na subskrypcjach, bardzo prosimy Was, udostępniajcie, subskrybujcie nasz kanał. Bardzo nam zależy na tym, żeby jak największe grono mogło oglądać nasze filmy. I pamiętajcie, że my ze swojej strony będziemy pokazywali Wam na bieżąco filmy z produktami, które otrzymujemy od naszych dostawców.
Pamiętajcie, salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Prezentujemy teraz Crossy 250, jakie posiadamy w sprzedaży. Zaczynamy od nowości, tego nie mieliśmy na salonie, Barton NXT 250. Oczywiście wszystkie prezentowane Crossy to koła 2118 i silnik 250. Dalej MZK 250 z firmy Barton w nowym kolorze, czarnym, bo poprzednio był tylko kolor żółto-niebieski. Kolejny to jest nowość w naszym salonie, pojazd Kayo, również 250, Dirt Bike K2 Enduro z firmy Kayo i obok T4, model też Kayo, Dirt Bike Enduro z firmy Kayo. Dalej MZK 250 w kolorze żółto-niebieskim, tylko że to jest Mikilon z Extreme Ride z lampą z przodu, a tu mamy MZK 250 z firmy Barton w kolorze żółto-niebieskim. Kolejnym crossem jest XB39, najbardziej popularny cross z X-Motosa i najmocniejszy. Dalej mamy Apollo Lizard, również 250 Apollo z kołami 2118 oraz dwa kolory X-Motosa XB88 w kolorze pomarańczowo-niebieskim i w kolorze niebiesko-żółtym. Witam wszystkich w salonie 2 kółka. Zaprezentujemy teraz motocykle, które posiadamy obecnie w sprzedaży. Tutaj z nowej dostawy stoją Bartony Blade Air w pojemności 125. Bardzo ładne ścigacze, chłodzone cieczą. I zaczynamy od tej strony. Mamy Junak M12 Cafe. To jest wersja z czerwonym paskiem, M12 Vintage Junak, to są wszystko pojemności 125. Dalej Junak 121 w kolorze grafitowym oraz Barton Classic w kolorze bordowym. Tutaj mamy K125 w kolorze srebrnym oraz Junak M11. To jest jednoosobowy pojazd, M11 Cafe. Dalej mamy Junaka M14 oraz Junaka M15 w kolorze żółtym. Tutaj jest M12 Cafe w kolorze czarnym. On ma takie obramówkę w kolorze pomarańczowym. Oraz Junak SC125 w kolorze czerwono-czarnym. Tutaj mamy K125 w kolorze czarnym oraz VZ5 Pro w kolorze zielonym. To jest pojazd z kuframi. Kolejny pojazd to ADV125 z Rometa. Mamy w wersji grafitowej oraz w wersji zielonej. Dalej mamy ProX TRS 125 w wersji czerwono-białej oraz niebiesko-białej, ścigacz od Zipa. Kolejny pojazd to jest nowy kolor, który w tym roku dotarł, to jest 125 w kolorze bordowym, tutaj w kolorze grafitowym i w kolorze czarnym Soft 125. ZX TRS 125 w kolorze czarno-czerwonym. Tutaj ZXT 125 w kolorze grafitowym oraz VZ5 z kuframi. To jest VZ5 Pro, to jest ten z szybką z przodu. Dalej 25 Junaka 500, przepraszam, Junaka 125 z Romem. SMB 125 przy czym w kolorze wyżej. Są takie cafe racery, można by było nazwać. Potem Torku Devil w kolorze czarnym
oraz Scrambler 125 w kolorze zielonym i srebrnym z firmy Zip. Tu kolor zielony i tu srebrny. Spodziewamy się teraz dostawy z firmy Barton. Dojedzie do nas Classic 125 w kolorze czarnym oraz Hyper w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym. Witam wszystkich, jesteśmy w salonie Dwa Kółka i dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam motorowery, jakie posiadamy obecnie w sprzedaży. A więc po kolei. Motorowery mamy z różnych marek, mamy motorowery z firmy Junak, Barton, Zip i Romet i po kolei je omówimy. Romet Ogar 202, czyli popularny Ogar. Oczywiście wszystko są motorowery, więc nie będę w ogóle wymieniał pojemności. Kolejny to Junak RAV50 w kolorze zielonym. Kolejny to Barton Sprint. I tutaj Barton Sprint Sport RS w kolorze czarno-czerwony. Kolejny pojazd to WS50. W zeszłym roku został on przemianowany na Harta 50. To jest pojazd z firmy Romet, 50 z firmy Z i kolejny RAV 50 w kolorze czarno-bordowym. Tutaj mamy Rometa ZXT50, to jest pojazd z firmy Romet i kolejne motorowery. Junak 905 w kolorze czerwono-czarnym, Junak 906 w kolorze czarno-czerwonym. Dalej Barton Sprint RS w kolorze czarno-zielonym. Kolejny pojazd Junak 902 w kolorze bordowym oraz Barton Sprint. Barton Sprint to jest pojazd odpowiednik Junaka 901. Kolejny Barton Sprint w kolorze niebieskim i RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat. Dalej mamy Junaka 905 w kolorze niebieskim oraz Junaka 902 w kolorze grafitowym. Kolejny motorower to Hart 50 w kolorze biało-niebieskim, to jest nowość od Rometa z ubiegłego roku. To jest przemianowany WS50 na Hart 50 w innym malowaniu. Kolejny motorower to Barton FR50 w kolorze czarno-limonkowym, odpowiednik Junaka 905. Tutaj jest nowość od firmy Barton Cafe Racer w pojemności 49 cm, czyli motorower. Przypominam, że też był Cafe Racer w silniku 125, a tutaj mamy w 50. Kolejny to Romet Ogar w nowym kolorze, który pojawił się w ubiegłym roku. Jest to kolor zielony, Ogar 202 w kolorze zielonym i obok w kolorze niebieskim. Kolejny pojazd to Barton Fighter w kolorze czerwonym oraz Romet ZXT w kolorze zielony. Dalej mamy Hart 50 w kolorze czarno-niebieskim oraz Volcano, Barton Volcano, motorower odpowiednik Junaka 902 w kolorze bordowym. Kolejny pojazd to Romet Ogar 202 w kolorze czerwonym oraz Barton Fighter w kolorze niebieskim. Dalej mamy Barton FR50 w kolorze czerwonym oraz Barton FR50 w kolorze niebieskim. I dalej Bartony Sprinty w kolorze czarnym oraz Romet Hart w kolorze srebrnym z niebieskimi dodatkami. I tu mamy jeszcze trzy sztuki najmniejszego motoroweru w kolorze bordowym, w
kolorze szarym i w kolorze czarnym.